Cztery imprezy wystawiennicze rozpoczęły się w Targach Kielce. 20. Międzynarodowym Targom Budownictwa Drogowego Autostrada Polska towarzyszą 10. Międzynarodowe Targi Infrastruktury Traffic Expo TIL, 16. Targi Maszyn Budowlanych i Pojazdów Specjalistycznych Maszbud oraz 6. Targi Transportu Drogowego Pojazdy Użytkowe ROTRA. W sumie przez 4 dni zaprezentuje się blisko 400 wystawców z 21 krajów. Z okazji jubileuszu 20-lecia Targów Autostrada prezes Targów Kielce otrzymał z rąk wicemarszałka Cezarego Grabarczyka wyjątkowy prezent. Dowód myśli modernizacyjnej sprzed wielu lat, sprzed ponad 200 lat. Pierwszym takim dziełem modernizacyjnym podejmowanym przez Sejm Wielki była Konstytucja 3 maja. I reprint tej Konstytucji przyniosłem dziś do Kielc i na pamiątkę dzisiejszego jubileuszu przekażę panu prezesowi Morawie. Na stoiskach targowych znaleźć można wszystko, co niezbędne jest do budowy dróg ekspresowych i autostrad. Prezentowane są maszyny i sprzęt budowlany, materiały oraz nowoczesne rozwiązania technologiczne. Dużym zainteresowaniem cieszą się produkty wystawców wyróżnionych medalem Targów Kielce. Urządzenie, które Państwo widzicie, zawiera w sobie dwa urządzenia zintegrowane w ramach jednej całości. Jest to sterownik sygnalizacji świetlnej na skrzyżowaniu, ale jednocześnie stacja detektorowa, która mierzy natężenia ruchu, czyli liczbę pojazdów, która przejeżdża przez skrzyżowanie, ale nie tylko. Rozpoznaje również ich typ, czyli czy są to pojazdy osobowe, dostawcze czy ciężarowe i rejestruje każdy pojazd po pojeździe wraz z podaniem jego z określeniem jego typu i prędkości przejazdu. Jest to najnowszy model, łącznie z najnowszą technologią kontroli pracy. System PLC, który mamy tutaj zastosowany, pozwala praktycznie w pełni zautomatyzować cały proces rozkładania masy. Maszyna trafiła na rynek w zeszłym roku. Jest to nowość, którą praktycznie po tym załamaniu, który niestety nastąpił w naszej gospodarce, jeżeli chodzi o budowę dróg, próbujemy wprowadzić na ten rynek. Tegoroczną edycję wystaw wzbogacają konferencje, warsztaty i spotkania branżowe, poświęcone m.in. nowej generacji drogowych barier ochronnych, bezpieczeństwu technicznemu maszyn budowlanych i żurawi oraz kwestii ścieżek rowerowych. Imprezy wystawiennicze potrwają do najbliższej soboty, 17 maja.